Organizator oraz współorganizator konkursu powołali kapitułę, która wybrała laureatki w poszczególnych kategoriach. Oto one. Kobieta aktywna roku, animatorka roku, wolontariuszka roku, kobieta kultury. Jeżeli chodzi o kobiety, wartość kobiet jest nieoceniona, a nasze aktywne kobiety, Akademia Dorosłego Człowieka, Koła Gospodyń Wiejskich, w ogóle zrzeszone kobiety fantastycznie działają, bardzo aktywnie, a to co dzisiaj jest na drugim forum Sławskich Kobiet Aktywnych, mogę powiedzieć, że jest jak gdyby cykliczną już imprezą, która na pewno w następnym roku też się będzie organizowała, ponieważ te kobiety tryskają ekspresją, tryskają inwencją twórczą i to, co czynią w tak zwanej integracji społecznej, jest godne naśladowania, a przede wszystkim dowartościowania. Drodzy Państwo, kobieta aktywna roku, animatorka roku, wolontariuszka roku, kobieta kultury oraz pan nagrodzony za zasługi na rzecz kobiet. Łucja Niedomska, Bogusława Olszewska, Jolanta Markiewicz, Urszula Drożdżyńska oraz pan Maciej Kaczorowski. Wielkie, wielkie brawa jeszcze ostatnie chwile dla Komu Reporterów. Forum jest organizowane po raz drugi. W tym roku mamy 6 prelekcji. Była prelekcja pana Jacka Kurzępy, pana Stanisława Tomczyszyna. Będzie prelekcja po przerwie pani Anety Wabińskiej, stylistki, wizuażystki. Prelekcja będzie instruktorki Norlin Walkin. Oprócz tego mamy kawę, mamy ciasto, mamy poczęstunek, później jest wystawa produktu lokalnego i wystawa rękodzieła. Można też się zapoznać z trendami mody w kosmetyki, jakieś tam zdrowotne rzeczy. No i to chyba wszystko. A zakończone będzie oczywiście kabaretem. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję kapitule. Wszystkim za to wyróżnienie, czuję się zaszczycona. Powiem tylko krótko, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie cała rzesza młodych ludzi, z którymi pracuję. Pracuję już od kilkunastu lat z młodzieżą z zespołu szkół, pracuję z młodzieżą z gimnazjum, z młodzieżą, której chce się poświęcić swój czas i widzieć dobro w innym człowieku. Czyńmy dobro, a ono do nas wróci. Dziękuję. Jest to normalność w ich działaniu i to, co powiedziałem, bardzo mi się podoba, że wspierają się nawzajem. Muszę jeszcze zapytać, patrząc na ilość osób tutaj i na to, że to już drugie forum kobiet aktywnych, czy w gminie Sława są jeszcze kobiety nieaktywne, czy już udało się pani i koleżankom ze stowarzyszenia dotrzeć do każdej pani? No nie udało się dotrzeć do każdej pani. Zapewne pan wie, że nasza gmina liczy 12,5 tysiąca mieszkańców. Jest jeszcze dużo, no zależy nam na młodych członkiniach. Chciałam zachęcić właśnie poprzez dzisiejszą prelekcję z wizażystką i stylistką, właśnie młode dziewczyny, żeby zaczęły do nas przychodzić, żeby zaczęły z nami być.